witamy ponownie. Proszę Państwa, walka kobiet. Kto wie, czy to nie będzie najciekawszy pojedynek tego wieczoru. No, Sasza Sidorenko boksuje efektownie. Właściwie zawsze daje dobry boks. Zobaczymy ją w starciu z Mijaną Vujić z Serbii. I za chwilę powinna się pojawić Serbka. Pojedynek zakontraktowany na 8 rund dwuminutowych. A do narożnika niebieskiego wywołuje zawodniczkę z Serbii. 10 zawodowych pojedynków przed Państwem Mijana Vujić. Energiczna jest Serbka. Widać, że nie może się doczekać walki z Ewą Brotnicką. Szanowni Państwo, do narożnika czerwonego wywołuję zawodniczkę z Polski. 5 zawodowych pojedynków, wszystkie pojedynki wygrane. Zawodniczka Tymex Boxing Promotion i AG Promotion. Jak sama deklaruje, w tym roku chce walczyć o najwyższe cele z najważniejszymi tego świata. Przed Państwem piękna, niesamowita i piekielnie niebezpieczna Sasza Sidorenko! Sasza Sidorenko! Już obie rywalki w ringu widzimy Saszę Sidorenko, do tej pory niepokonana na zawodowych ringach. 5-0. Zobaczymy, jak spisze się dzisiaj. 8 rund, proszę Państwa. Porównajmy. O 6 lat starsza Sidorenko. O 6 cm wyższa. Ale o 2,5 kg prawie lżejsza. I mniejsze doświadczenie Saszy Sidorenko na zawodowych ringach. Ona walczy od 2015 roku, niepokonana. Natomiast jej rywalka walczy dwa razy dłużej na zawodowych ringach. Sędzia ringowy Mirosław Bruzio. Mirjana Vujić. 4 zwycięstwa, 2 przed czasem, 6 przegranych. W sumie 10 walk, 2 razy więcej niż Sidorenko, ale faworytem tej walki jest oczywiście Sasza Sidorenko, która od dawna rzuca wyzwanie Ewie Brodnickiej. Chce walczyć, jak mówi, o najwyższe cele. Chce też walczyć z Brodnicką na Polsat Boxing Night, no ale Ewa odrzuca te oferty, tak samo jak promotor Mariusz Grabowski. Brodnicka nawet stwierdziła, że to żałosne. Na razie w boksie zawodowym Sidorenko jest nikim. Sidorenko kontrowała, że Brodnicka to celebrytka, która nieźle wypada w telewizji, ale gorzej boksuje. No, prawda jest taka, że wszystkie atuty w rękach ma teraz Brodnicka. Jak nie będzie chciała, to nie będzie boksowała z Sidorenko. Ona teraz rozdaje karty. No i nie ma się co dziwić, że wybiera to, co
dla jej przyszłości bokserskiej jest ciekawsze, lepsze. Sidorenko, no świetnie ustawiona technicznie, zaczyna od lewego prostego, dużo balansu tułowiem na wstecznym biegu Serbka. Powiem tak, to co wspominałeś, Sidorenko, ładnie ułożona technicznie, naprawdę przyjemnie się ogląda jej boks. Na treningach też jest taką tytanką pracy, bardzo dobra kondycja, silna, no, zdecydowana. Tak, na treningach, w momencie, kiedy już jest koniec pojedynku. Co jest, czyżby koniec? O co chodzi? Ja nie wiem, tutaj pan Bruzio zaskoczył wszystkich. Szaleje sekundant Wujic. Nie wie dlaczego Mirosław Bruzio przerwał ten pojedynek. Zaskoczona jest także Sasza Sidorenko. No, ona się w ogóle przecież nie spociła, bo nie musi nawet zakładać makijażu i mogłaby iść na jakąś prywatkę. Zaskoczona jest Wujic. Może zobaczymy to na powtórce. Zaskakująca naprawdę decyzja pana Bruzio. Chyba Sasza Sidorenko też nie jest zachwycona takim rozwiązaniem, no bo chciałaby poboksować. Rywalka wydawało się, że może jej troszeczkę sprawić kłopotów. Wujic walczyła 3 razy o Mistrzostwo Świata. Co prawda peryferyjnych organizacji IBA, IBF i GBU w Super Pusze 3 razy przegrała, no ale przegrała z niezłymi zawodniczkami. 2 razy przegrała przez TKO z Mario Lindberg. TKO w pierwszej i TKO w czwartej. Potem przegrała na punkty z Irmą Adler, która za tydzień w Częstochowie ma walczyć z Ewą Brodnicką. Popatrzmy jeszcze raz, jak do tego doszło. Cios w tułów. Mocne były te ciosy w tułów. Skrzywiła się z bólu Wujic, tak jakby odcięło jej oddech. Naprawdę ten lewy hak był imponujący. Splot słoneczny odebrał oddech Serbce. No, taka była decyzja sędziego ringowego. W moim odczuciu można jeszcze było walkę puścić. Ach, kobiety, proszę Państwa, to oficjalny werdykt sędziowski. Przez TKO w pierwszej minucie i 8 sekundzie pierwszej rundy pojedynek ten wygrywa Sasza Sidorenko! Nie napracowała się Sasza Sidorenko, zaledwie minuta i 8 sekunda. No tyle Sasza potrzebowała Sidorenko na zwycięstwo. Jej pierwsza wygrana przed czasem, no bo do tej pory same zwycięstwa, ale na punkty, a tym razem zwycięstwo przed czasem. Także teraz oddajemy głos do studia.